Dzień dobry. Cześć. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek, ponieważ zdradzamy sekrety i zdradzamy, nad czym pracowaliśmy przez ostatnie miesiące. Ale zanim to nastąpi, poprosimy o czołówkę, a potem lecimy. Dziś opowiem Wam troszeczkę o książce, którą napisałam, o książce, której znacie już tytuł, Wielki Wóz. Wciąż napływają pytania, zresztą no nigdy jeszcze nie miałam okazji jakby opowiedzieć o tym wszystkim, co ja tam piszę i dlaczego i po co, więc dzisiaj troszeczkę postaram się w paru słowach Wam przybliżyć, przede wszystkim o czym będzie ta książka, bo wciąż dużo pytań do mnie spływa takich. Nie będzie to poradnik, to będzie bardziej, można powiedzieć, powieść, pisana jakby z mojej perspektywy, czyli w mojej osobie. I to jest nasza historia, naszej podróży i naszego van life'u, od momentu powstania tego pomysłu, czyli narodzenia się go, po przygotowania do podróży, po realizację, czyli budowę vana i potem wyruszenie w podróż i pierwsze bodajże 6 miesięcy podróży. Także jest to taka historia, uwzględniam tam parę sytuacji i parę takich wydarzeń, o których nigdy nie mówiliśmy we vlogach, albo o których nie mieliśmy za dużo szansy opowiedzieć albo Wam pokazać, także znajdą się tam takie materiały niepublikowane do tej pory, można powiedzieć. Myślę, że ta książka, jakby pisałam ją z taką myślą, że da Wam nadzieję, jeśli ktoś próbuje spełnić swoje marzenie, albo ruszyć do przodu, albo, nie wiem, zacząć coś nowego w swoim życiu, to mam nadzieję, że właśnie ta książka zostawi w Was takie poczucie, że się da, bo skoro nam się udało, ludziom bez żadnego przygotowania, wyruszyć w taką podróż i zaryzykować wiele i to się powiodło, no to myślę, że ta książka pozwoli Wam wierzyć, że każdemu może się to udać. No i tyle, myślę, że będzie się przyjemnie czytało. Tak starałam się napisać, żeby to było właśnie takim fajnym, prostym językiem i żeby to było troszeczkę przygód. Będą tam takie jakieś, myślę, uwagi, porady na temat życia w vanie, ale to bardziej w tekście, to nie będą jakieś osobne ramki. No i myślę, że będzie też tam parę podróżniczych inspiracji. No i przede wszystkim będzie tam bardzo dużo emocji, bardzo dużo uczuć. Książkę pisałam bardzo szczerze, z całym moim serduchem, bardzo się otworzyłam. Także mam nadzieję, że poczujecie to i że Wam się będzie podobać. Teraz tak, skąd tytuł? Wielki wóz. To już dawno temu to sformułowanie za mną chodziło i właśnie w kontekście naszego samochodu, bo nasz samochód jest olbrzymi, wielki, no jest to wóz, także ten wielki wóz, jego dwuznaczność już od jakiegoś czasu była w moim sercu i w mojej głowie. Początkowo myślałam, że tą dwuznaczność, czy tą nazwę Wielki Wóz zostawię dla jakiegoś innego projektu, który mam nadzieję jeszcze w przyszłości zrobię. Po pewnym czasie, kiedy zacząłem się zastanawiać nad tytułem książki i nie mogłam go w ogóle wymyślić, w końcu pomyślałam, że może ten wielki wóz, może to byłby właśnie tytuł. No i ostatecznie decyzja zapadła w zimie, kiedy byliśmy na kempingu i były święta Bożego Narodzenia i tu mieliśmy takie kolorowe bombki, bańki pozawieszane świąteczne. I Łukasz któryś wieczór mówi do mnie: popatrz Kaśka, to wygląda jak wielki wóz. Jak ta konstelacja, no to nie jest konstelacja, ale nazywajmy to konstelacją. Wybaczcie mi, astronomowie, ja wiem, że to nie jest konstelacja. Także Łukasz powiedział o tym, że to wygląda jak wielki wóz i ja pomyślałam wtedy, ha. Ja to układałam, wiecie, zupełnie, po prostu sobie wieszałam i to był taki bardzo przypadek czy zbieg okoliczności. No i pomyślałam, dobra, może to jest znak właśnie na to, że to będzie tytuł książki. Także stąd ten tytuł, no i on, jak już wspominałam, odnosi się do naszego wozu, a także do tego wielkiego wozu na niebie, ponieważ on nam towarzyszy przez całą naszą podróż, zawsze jest z nami na niebie. Druga rzecz, której chciałam powiedzieć, to jest okładka książki. Okładkę zaprojektował nam Igor, ten sam Igor, który zrobił nam logo i ten sam Igor, który wyruszył niedawno w podróż, znaczy na razie zbudował vana, możecie ich znaleźć na Instagramie jako w vanie, po prostu w vanie, podlinkujemy Wam na dole. No i Igor to, no mogę już powiedzieć, nasz przyjaciel i wspaniały człowiek i wspaniały artysta i mega uzdolniony grafik. No i ja mu mniej więcej nakreśliłam pomysł na tą okładkę, wiedziałam właśnie, że chcę, żeby było niebo z wielkim wozem, żeby był nasz wielki wóz, żebyśmy byli tam my i las, także miałam taką wstępną wizję. Natomiast Igor zajął się realizacją, no i myślę, że spisał się wspaniale, bo już dostałam parę głosów, że okładka Wam się podoba. No dla mnie, dla Łukasza, ta okładka jest wręcz magiczna. Bardzo nam się kojarzy z takim właśnie, no, no z czymś magicznym, także no mega jesteśmy szczęśliwi, że ona tak wygląda, jak wygląda i dziękujemy Ci, Igor, serdecznie za pomoc. Teraz z takich jeszcze spraw technicznych chciałam Wam powiedzieć, że tak, książka właśnie ruszyła jako preorder, także teraz możecie już ją zamawiać. Przez kolejny miesiąc jest przedsprzedaż, możecie ją zamawiać, kupować. Dla wszystkich osób, które ją zamawiają teraz, dostaniecie podpisy od nas, czyli każda książka będzie z moim i z Łukasza podpisem. I teraz
miesiąc preorderu, a premiera książki będzie 28 maja, dokładnie w drugą rocznicę wyruszenia naszej podróży, co jest dla mnie jakby no mega fajnym zbiegiem, znaczy zbiegiem, nie jest zbieg, tak się wydarzyło, że właśnie na drugą rocznicę ona będzie miała swoją premierę. Zobaczymy, czy będzie możliwość zrobienia jakiegoś eventu, jak nie zrobimy go na żywo, to zrobimy go online na żywo, czyli na jakimś live'ie, no i wspólnie będziemy ją przeglądać i oglądać, bo to będzie też dzień, kiedy ja ją dostanę wreszcie do rąk i zobaczę, jak to wszystko wygląda już poskładane w formie książki. No i na końcu chcę wam jeszcze powiedzieć, że tą książkę zaczęłam pisać w Portugalii, kiedy byliśmy pierwszy raz w Portugalii, czyli no wtedy, kiedy wylądaliśmy na te 2 czy 3 miesiące na kempingu, dlatego właśnie wtedy mówiliśmy, że potrzebujemy się tam zatrzymać, żeby popracować, bo ja ją już wtedy powoli zaczynałam pisać. Książkę pisałam prawie rok, bo niestety nie byłam w stanie pisać jej tak ciurkiem, siedzieć dzień w dzień przez kolejne pół roku, tylko pisałam ją na przykład przez miesiąc w ten sposób, albo półtora, a potem na chwilę zostawiałam i potem do niej wracałam. No i tak trwał ten proces dosyć długo. Muszę powiedzieć, że jest on trudny i wymagający i był to proces mierzenia się ze strachem, bo cały czas miałam wątpliwości, czy dobrze piszę, czy po co ja piszę i tak dalej, ale udało mi się przebrnąć. Przede wszystkim dzięki wam i ten jakby pomysł na książkę powstał dzięki wam, ponieważ kiedy pisałam posty na naszego bloga albo posty na Instagrama, to raz na czas zdarzyła się jakaś osoba, która pisała, że lubi czytać to, co ja piszę, że mam lekkie pióro, no i też raz na czas pokazywały się takie pytania, czy będzie książka, fajnie by było, że była książka i stąd narodził się pomysł na tą książkę. To nie był mój pomysł, absolutnie, to był pomysł naszych drogich widzów i obserwatorów, także dziękuję wam za tą motywację, no i cieszę się, że mogę oddać to dzieło w wasze ręce, bo ona powstała dla was. Dobra, to tyle w temacie książki. Jeszcze jestem ciekawa, co wy myślicie o niej, o tej okładce i o tej nazwie. Także jeśli macie jakieś skojarzenia z okładką albo uczucia, to koniecznie nam napiszcie komentarz. A jeśli macie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam was do naszego sklepu, gdzie jest właśnie tamta książka. Tam jest wszystko opisane i myślę, że tam znajdziecie wszystkie informacje. Jeśli nie, no to oczywiście możecie też je zadawać, zostawiać pod tym filmem w komentarzach. A teraz zapraszam Łukasza, bo Łukasz w międzyczasie nie dość, że przygotowywał wydanie tej książki, to jeszcze przygotowywał, pracował nad kilkoma projektami różnych niespodzianek dla was, ponieważ często pytacie o bluzy, o jakieś gadżety z naszym logiem. Do tej pory tego nie było, ale właśnie się pojawiają. Także między innymi będą takie torby. Będzie jeszcze jedna torba właśnie z logiem Wielkiego Wozu. Tamta będzie w limitowanej edycji. I to co najlepsze, uwaga, to jest coś, po prostu produkt. Produkt, który chodził nam po głowie już od ponad półtorej roku. Mianowicie piękne, cudowne kubeczki vanlife'owe. To są kubeczki z naszym logiem. I jak widzicie, piękne, cudowne, przeźroczyste, o pojemności 330 ml, a tutaj mają taką miarkę, która zdecydowanie ułatwi przyrządzanie imprezowych napojów wyskokowych albo różnych innych. Albo są dwa wzory. I są one sprzedawane w zestawach, one się nazywają ekokubki, ponieważ one są ekologiczne, ponieważ można wielokrotnego są one użytku. Więc nie są to jednorazówki plastikowe, więc można je kupić sobie na biwak, do domu, do namiotu, do kampera, gdziekolwiek, wkładają się jeden do drugiego i no my korzystamy z tych kubków, tylko że z innym nadrukiem, tak jak mówiłem, od półtorej roku i szukaliśmy możliwości ich kupienia więcej, no i okazało się, że można zamówić z własnym nadrukiem. Poza tym są kubki emaliowane, również z naszymi wzorami, tak jak teraz widzicie, jest wzór Vanlife Polska, jest Vanlife i Wielki Wóz Katarzyny. I jeszcze jeden produkt będzie dostępny, już jest dostępny w naszym sklepie, mianowicie magnesy. Jest nasz van, Vanlife Polska, mamy sam z Vanlife'em oraz Wielki Wóz, także do wyboru do kolorów. Te zestawy magnesowe są takim magnesem elastycznym, więc dopasowuje się do kształtu na przykład lodówki, przez co nie spada. Albo możecie przykleić sobie na tył samochodu także i wtedy to jest jakby, no nie zostanie wam ta naklejka tam na stałe, tylko będziecie mogli sobie odklejać ten magnesik. A propos naklejki, to do każdego zamówienia złożonego na naszym sklepie dorzucamy jedną wlepkę w prezencie, czyli do książki, do kubku, do czegokolwiek kupicie, to dostaniecie od nas w prezencie wlepkę i będzie można sobie ją przykleić gdzie chcecie, na vana, albo na kampera, albo na przyczepę, albo na lodówkę, na laptopa, gdzie. Zapraszam was bardzo serdecznie do sklepu sklep podróżowanie.pl po Kasi książkę i po gadżety vanlife'owe. Ja jeszcze muszę coś dodać na końcu, bo nasze kubki znajdziecie na naszej stronie pod nazwą Dobre Kubki. One są dobre, ponieważ zdecydowaliśmy, że każda złotówka, dobrze mówię? Tak, z każdego kubka przeznaczamy jedną złotówkę na
cel dożywiania biednych dzieci w najbiedniejszych rejonach świata. I za taką jedną złotówkę można wyżywić troje dzieci w zasadzie. To są trzy posiłki, bo jeden posiłek to jest równowartość 35 groszy mniej więcej. Więc z każdego kubka dajemy trzy posiłki biednym dzieciom w najbiedniejszych rejonach świata. Fundacja Mary's Meal, która powstała w Medjugorje, oni po prostu dożywiają te biedne dzieci. Więcej możecie poczytać na naszym sklepie. Tam pod tym opisem kubka jest też opisana ta fundacja. Zachęcam do zapoznania się, bo naprawdę szczytny cel, niesamowity. Ta fundacja to nie jest przypadkowa fundacja, którą wybraliśmy z listy jakiejś fundacji, żeby ich wspomagać, tylko to jest fundacja bliska naszemu sercu, ponieważ ona powstała w Medjugorje i my, kiedy byliśmy na tak zwanych Dniach Młodzieży, słuchaliśmy o owocach, jakie wydaje właśnie ta fundacja. W sensie był taki młody chłopak, nie pamiętam niestety z jakiego kraju, i on opowiadał właśnie, że dzięki tej fundacji mógł ukończyć szkołę, dzięki nim, ich posiłkom jakby nie chodził głodny. I idea właśnie tej fundacji jest taka, żeby dożywiać dzieci w szkołach, przez co one chodzą do tej szkoły, nie zostają w domu, tylko one przychodzą do tej szkoły, bo nie dość, że tam się uczą, to jeszcze właśnie mogą zjeść. Właściwie ten czynnik jedzenia jest ważniejszy i dzięki temu, że tam jedzą, no to jeszcze przy okazji się uczą, co daje im jakiś taki lepszy start w przyszłości. Także fundacja od niedawna także zaczęła działać w Polsce, możecie sobie odwiedzić ich stronę, poczytać o tym dziele. No my ich wspieramy już od jakiegoś czasu i uważamy, że super działają. Ja jeszcze wrzucę filmik, który zrobiła ta fundacja, więc jeżeli ktoś ma jeszcze 10-20 minut, żeby pooglądać YouTube'a, to pod spodem w opisie będzie film, link do filmu, on jest po polsku, jest przetłumaczony, ewentualnie jeżeli oglądacie na komórce albo na telefonie, to tu się wyświetli link. Film pod tytułem Dziecko 31, a dlaczego taki tytuł, to odsyłam do filmu. Historia jest naprawdę bardzo poruszająca. To tyle. To tyle. Dziękujemy Wam bardzo za to, że nas wspieraliście i motywowaliście. Dziękuję Kasiu za to, że napisałaś tą piękną i cudowną książkę. Gdyby nie Ty, to nie miałbym co robić ostatnio, ale teraz z wielką radością cieszę się, że po prostu to mamy, już nie musimy ukrywać w sekretach naszych projektów, więc już możecie wszystko zobaczyć jak na tacy, jak na dłoni. Ja jeszcze na koniec dodam, że te wszystkie jakby produkty, które oddajemy, te wszystkie rzeczy i gadżety, które oddajemy w Wasze ręce, to jest bardzo bliskie naszemu sercu i wszystko jest przemyślane i ja o kubkach emaliowanych marzyłam praktycznie odkąd wyruszyliśmy w podróż, bo kiedy ruszaliśmy w podróż, to szukaliśmy takich kubków z fajnymi nadrukami i wtedy zupełnie nic nie było, albo było w takich bardzo zawrotnych cenach. Teraz już jest troszeczkę na rynku, no ale stwierdziliśmy, że i tak wypuścimy serię i zobaczymy, jeśli będziecie zainteresowani, to będą, a jeśli nie, to nie. Tak samo, no to jest po prostu super rzecz i my z tego korzystamy i jesteśmy mega zadowoleni. Torby są bardzo fajne, bo są tak wytrzymałe, także to wszystko porządnego jest porządnego materiału, ekologiczne, to porządna torba, to nie jest taka zwykła prześwitująca użytku, prześwitująca torba, tylko to jest naprawdę wysokiej jakości torba z bawełny. Tak, ona jest bardzo wytrzymała. Także staraliśmy się te wszystkie gadżety takie zrobić, żeby to nie było byle jakie. Tak, i żeby to nie było jednorazowe, żeby to nie było tak, że użyjecie tego parę razy i wyrzucicie, tylko żeby wam to służyło przez lata i jakby też z taką myślą właśnie troską o środowisko. Także mamy nadzieję, że wam się to wszystko spodoba. Tyle. Dajcie znać, jakbyście mieli jakieś pytania, to możecie pisać po komentarzach, odpowiemy. Dzięki, że z nami jesteście, no i oddajemy gadżety z naszym logo, o które tak często ostatnio pytacie, w wasze ręce. Tyle. Pa, 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 pa. Miłego świętowania majówki.